Mówi Barbara z Krakowa. Witam Państwa serdecznie. Chciałam troszkę Państwa rozweselić na koniec moich nagrywań, więc podzielę się z Państwem takim krótkim okresem życia, jak ratowałam się od depresji mojej, która mnie tyle lat męczy, ale na szczęście z dużymi remisjami kilkuletnimi, więc sobie jakoś raz żyję dobrze. To też była praca na konkurs i tytuł tej pracy było Smutne sprawy na wesoło. Główne osoby występujące w smutnych listach na wesoło to autorka, czyli ja, Barbara Wioska, jej mąż Kaziu, spokojny, poważny człowieczek, adresatka, do której piszę, przyjaciółka Basi z imieniem Ingeborg, czyli Ineczka, Ingusia i tym podobne zdrobnienia. Oraz Filip, najstarszy wnuk tej pary, artysta podobny z usposobienia do babci Basi, Ela, opiekunka Basi, inwalidki i dwie Małgosie. Jedna ukochana jedynaczka pary i druga córka przyjaciółki Ani Bułat, przyjaciółki obydwojga małżonków. A więc zaczynamy czytać listy, które zdradzą pewne uroki z życia Basi i Kasia. 19 października 2005 piszę do kochanej Ineczki. Kochana Ineczko, dzisiaj spotkanie z panem redaktorem Rodzikiem. Na zadanie mam napisać wiersz lub prozę na temat jesieni. Niestety, ta piękna, złota jesień już się na razie skończyła. Tak bardzo cieszyły nas cieplutkie promienie, dogrzewające nasze stare kości. Każdy spacer był pięknym przeżyciem. Jak zobaczyłam przy mojej ulicy leżące na ziemi cudne, kolorowe liście, mieniące się najpiękniejszymi barwami, nie mogłam się oprzeć i nie bacząc na moje wysokie nadciśnienie, schylałam się i podnosiłam je z ziemi. Teraz te cuda natury ściskają grube tomy na półkach biblioteczki i czekają na wklejenie do zeszytów. Teraz mało co nas cieszy. Niebo za ołowianymi chmurami, zimno, smutno. Moje lekarstwo to czytanie wesołych wspomnień. Uwalnia mnie od depresji, która towarzyszy mi już kilkanaście lat. Polecam więc na poprawienie sobie humoru. Zaczynam. Więc to są wspomnienia z 27 sierpnia 2002 roku. To jest 12 lat temu. Kropeczki, bo to jest wyrywek. Nie opuszcza mnie jednak pech. Miałam poważny wypadek i to w swoim własnym przedpokoju. Otóż wykołąpałam się, a ponieważ mojego bardzo poważnego i stale smutnego Kazia nie chciałam prosić o przysługę, to znaczy przyniesienie pantofli do łazienki, wyszłam naga, z bosymi i mokrymi stopami do przedpokoju, runęłam jak długa naga na podłogę. Nogi rozjechały mi się, piękny szpagat w cudzysłowie, i wylądowałam. Okulary spadły z mojego nieco wychudzonego nosa, bo pierwsza szczupleje twarza, szkoda. Na szczęście okulary, choć spadły, nie rozbiły swych szkieł i nie poraniły mi oczu. I chociaż nie połamałam żadnych kości, byłam kompletnie rozbita. Nie wstawałam 10 minut, tylko ryczałam jak małe dziecko na cały głos z bólu i z bezsilności. Zanim zaczęłam się zbierać, zakryłam piękno w cudzysłowie ciała i obrazu koszulą nocną wiszącą na haczyku w przedpokoju. Obraz mnie w szpagacie możesz tylko ty, Ineczko, namalować. Znam twój talent, już mam jego próbki. Po 10 minutach wyskrobałam się na powierzchnię swojego bólu i rozpaczy. Triumf samodzielności dał mi wiele satysfakcji. PS. Przecież Kaziulek, chociaż bardzo chciał mi pomóc, nie mógł malutki podnieść 200 kilo bez ładnego ciała. Basia Wioska. Teraz bierzemy na tapetę list 6 stycznia. Jest to odpowiedź na pytanie zadane Ingusi w sprawie dotyczącej Wigilii 24
grudnia 2005 roku. Inga poradziła Basi, żeby przeszła do porządku dziennego nad nową sytuacją Małgosi, która jest osobą dorosłą i wie, co robi. Poradziła również ćwiczenia przed lustrem, pięknych uśmiechów na ten dzień i życzyła wszystkiego dobrego i smacznej kolacji wigilijnej. A zapytania było, co ja mam robić? Idę już z trzecim mężem mojej córki na kolację wigilijną. Już mam dość i prawie. I moja przyjaciółka mi poradziła, żebym sobie poćwiczyła piękne uśmiechy przed lustrem i udawała, że to nic mnie nie dotyczy smutnego. I piszę do niej właśnie w 2006 roku, 6 stycznia. Dostałam kartkę od ciebie, za którą bardzo ci dziękuję. Przynajmniej pośmiałam się, widząc w oczach wyobraźni, jak ćwiczę przed lustrem kolekcję uśmiechu na kilka okazji życiowo-rodzinnych, aby połknąć tę żabę. Niestety, Kaziulek, nie da mi zapomnieć o szarej rzeczywistości. Wylicza mi prawie codziennie moje zawalanki życiowe, wymieniając moje wychowanie ukochanej córusi. Opowiada, lubując się w maltretowaniu psychicznym siebie i mnie, wymieniając wszystkich chłopaków Małgosi, ilu miała przyjaciół, bo męża tylko jednego. Jak tak dalej pójdzie, to wróci do mnie niedługo moja depresyjka. Ja wiem, że nie jest przyjemnie w tak niedługim czasie jeść kolację wigilijną już z trzecim zięciem, ale czy to akurat miało mnie spotkać, która męczy się z jednym mężem już 48 lat, a teraz obecnie, proszę Państwa, 57 będzie we wrześniu. Tak, Kaziulek nie jest taki zły, a nawet według zakochanych w nim babeczek idealny. Nie ma takiego drugiego na całym świecie, jak powiadają te wyżej wymienione. Szkoda, że ja tego tak nie czuję. Jako osoba zakręcona lubię ludzi z dużym poczuciem humoru, a tego u mojego najdroższego nie obaczę nawet przez największą lupę na świecie. Więc oj, życie, życie. Poza tym sen z powiek ściąga mi również sprawa córki naszej przyjaciółki, też Małgosi, która utrzymuje bliskie kontakty z Markiem z Bydgoszczy. Ty go znasz, mogłabyś chociaż napisać, czy on dużo ma tych trzecich, bo tu u nas różne słuchy dochodzą nas, a ona zakochana po uszu. Szkoda by jej było, bo to naiwna dziewczyna. Bardzo dużo pracuje, ma chorą matkę, dwóch synów i na dodatek od kilku lat jest wdową. W domu u nich dzieją się różne wariacje, a my jesteśmy powiernikami i mamy, i córki. Można oszaleć. Jeszcze do wyżalenia w naszym domu biednym mamy kilka schizofreniczek, parę depresjonistek i oczywiście tych z demencją starczą. Więc bardzo ciekawe towarzystwo. Parę godzin dziennie, podobno wolnych od opłaty. Nie wiem tylko dlaczego płacę po 200 zł miesięcznie za telefon. Jest to w trakcie wyjaśniania. Poświęcamy na pocieszanie, godzenie i kłótnie między sobą. Dziwisz się na pewno, dlaczego piszę kłótnie między sobą. A jak myślisz, czy w takim domu wariatów, jak jest obecnie naszym udziałem, można zachować spokój? To jest nie do osiągnięcia. Ten zwycięża na chwilę, kto głośniej krzyczy. C'est la vie, Basia Wioska. Teraz Basia zbulwersowana zakazem Krysi, szwagierki najstarszej siostry męża, Austriaczki zresztą, zaproszenia przyjaciół na urodziny Kazia. Pisze list znów do Ineczki. Jest bardzo rozszalona, że kazano jej pogardzić biedakami. Chociaż mama zawsze mówiła, żeby kochać wszystkich jednakowo, a szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy. I piszę więc do Ineczki. Kochana Ineczko, posłałam ci zdjęcie Kazia, jako że dzisiaj kończy 70 lat. Będzie gasił na torcie 70 świeczek, ale nie 70, dwie. Cyfra 7, 0, bardzo ładne czy kolorowe. Rysunek mu jest na miarę moich zdolności, a więc wyobraź sobie dużo ładniejsze. Tort będzie truskawkowy na śmietanie. Gości troje. Bo z Gosią i dziećmi świętowaliśmy jubileusz w niedzielę. Byłoby nas więcej, ale ciociunia zapowiedziała, że nie życzy sobie innych gości, poza rodziną oczywiście,
A więc troje przyjaciół będzie w środę rano. Wszak nie można ich postawić we wtorek przed oblicze cioteczki Austriaczki, bo ona nie może patrzeć na Nelce. A z tych trojga to dwoje bez pracy od dłuższego czasu, a jedna nauczycielka po 21 latach pracy, po dwóch fakultetach ze znajomością dwóch języków obcych i rentą pierwszej grupy około 670 zł na miesiąc, na wszystko. Mieszkanie, inne media, leki, żebracze, jedzenie oraz ciuchy na szczęście od 50 groszy do 2 zł. Z tych dwóch bez pracy od dłuższego czasu to Łukasz Niteczka, też przychodzi tam do nas, którego miałaś już przyjemność poznać przed kilkunastoma laty w Czchowie. Ostatnio już mu gwoździe wychodziły z operowanego kręgosłupa. Tak wysech. Wszystko fakt autentyczny. Musiał mieć nawet operację w Zakopanem, bo by się poprół. Na to też z matką zapożyczanym, gdzie się da. Nawet w bandyckim prowidencie. Nie wiem, czy znasz zasady kredytu. A więc jak on wyglądałby przy cioci z dwoma kamienicami, pięcioma kontami w bankach, mieszkającą w pięknym apartamencie i bezdzietnej. Drugi to gruby Piotrek, cukrzyk z dziurami w skarpetach, zapożyczony głównie na leki, chociaż zna już egipskie ciemności po wyłączeniu światła za niepłacenie rachunków. Telefon sprzedał, mieszkanie zmienił na mniejsze i to nic nie pomogło. Renta socjalna 400 parę złotych miesięcznie. Ten to cioteczny mój wnuk stale przypomina, że jest chrzestnym synem wujka Kazia. Kaziu bardzo już to dawno zapomniał o tym. Żyjemy więc sobie w trzech światach. Bogacze, kamieniczniki, przeważnie nowobogaccy. Na palcach można policzyć średnią klasę, do której my należymy. I nędzarze, którzy nie mają na podstawowe wydatki, pozadłużani, gdzie się da. Pierwszy, tym nowobogackim, pyszniących się bogactwem, cytuję słowa Konfucjusza: być biednym w bogatym społeczeństwie to wstyd, ale być bogatym w biednym społeczeństwie to hańba. Nic nie pomaga, nie mają ochoty na dzielenie się. Na dzisiaj już koniec wykładu. Pozdrawiam, całuję, posyłam tę namiastkę renty. Niech Bóg się wami opiekuje, twoja przyjaciółka Basia. Ostatni list opisuje ważną sprawę w życiu Kazia, który po 54 latach traci pracę. Jest to wielkie przeżycie dla niego i Basi. Muszą po tylu latach, 48, być na co dzień razem. Od rana do wieczora. Nie jest to łatwe. Nawet dla ludzi zgodnych. A co dopiero dla tych, którzy ciągną całe życie w dwie strony. I tak cudem wytrwali 57 lat obecnie już. Więc piszę w 2006 w kwietniu: kochana Ingusiu, wyobraź sobie Kazia bez pracy, 5 wykrzykników. A i takiej niespodzianki w cudzysłowie w życiu musiałam się doczekać na starość. A więc na dzień dobry witam się wzajemnym pretensjami. Ja do niego, on do mnie. Wczoraj poszło o 3 drobne ziemniaczki, którymi się za dużo naskrobało. Dowiedziałam się, że jestem utracjuszką. On chodzi, kupuje, wydaje pieniądze, a ja nie umiem ich szanować. Oczywiście oberwało się przy sposobności Eni i Filipowi, takim samym utracuszom jak ja. Dzisiaj szukaliśmy obydwoje stanika, najdroższego w mojej garderobie, i haleczki jedwabnej, teraz w Polsce na wagę złota. Chodziliśmy pół dnia za tymi skarbami i snuliśmy różne przypuszczenia, ich ukrycia. Około godziny 23, kiedy już nie mieliśmy siły i postanowiliśmy iść spać, Kazi ustalił, że wstanie. Skoro świt,
bo zdaje mu się, że widział jakieś szmatki za oknem na wielkim drzewie. Były to może moje własności. Odfrunęły zapewne przy tym wielkim wietrze, kiedy Ela wieszała pranie na balkonie. Usnęłam z tym obrazem pod powiekami. Widziałam we śnie Kazia, spinającego się na wysokie drzewo za moją własnością. Obudziłam się spocona, przerażona, o wpół do 4 rano. Postanowiłam więc ze świeżym umysłem napisać coś ciekawego. Zanim to uczyniłam, postanowiłam jeszcze raz zaglądnąć do pralki, chociaż czyniliśmy wieczorem z Kaziem po wielokroć to samo. I właśnie tam, zawinięte w duży ręcznik, leżało sobie moje marzenie, w cudzysłowie. To jest właśnie proza mojego obecnego życia. Z takich drobiazgów składa się moje stestwo. Nie wiem, jak długo wytrzymam bez własnych pieniędzy. Istnieją całkiem poważne plany co do ratunku swojej uzależnionej osoby. Otóż jako ciężko chorej na nogi należy mi się wózek inwalidzki. Wypożyczę go i założę mały interesik. Przy małym stoliku na świeżym powietrzu będę sprzedawała drobny towarek. Tylko najgorsze, tylko kto mnie zawiezie na tym wózku do mojego kramiku? Chyba nie pan magister inżynier, który mógłby się spalić ze wstydu. Pomyślę o innej pomocnicy, chyba o Zosi Śmiercia. Ten tandem to już na pewno odbierze Kaziowi chęć do życia. Taki koniec królowej, biznesmenki, rzemieślniczki, pełną gębą itp. Renta inwalidzka i to, czym mogę się swobodnie rządzić, to 638 zł. Przepraszam, podwyżka 676 zł. Chociaż usłyszałam, że moja przyjaciółka dostanie 1% podwyżki obecnie, więc wiem, jak to bywa. Leki i leczenie około 500 zł, reszta to łaska sponsora, która właśnie podpowiada mi to rozwiązanie z wózkiem i kramikiem. Wszystko, Boże, oddaję w Twoje ręce. Droga moja przyjaciółko, jak bardzo pomaga mi ta psychoterapia w listach do Ciebie, niech świadczy fakt, że mieszkam w domu, czyli nie w szpitalu i cieszę się życiem rodzinnym. Na razie pozostawiam szpitale bez mojego towarzystwa. Wystarcza mi grupa wsparcia, spotkania towarzyskie, spotkania w gronie fundacji oraz niepełnosprawnych i różne inne rozrywki. Nie zapominam oczywiście o radości posiadania trzech największych skarbów, trójeczce wnuków. Oby tak dalej. Ściskam serdecznie, czekam na spotkanie, a więc do zobaczenia. Polecam Państwu ten sam sposób ratowania się szarzyzny dnia codziennego. Dziękuję.